Town Hall to jest siedziba gminy. Gmina się nazywa Lambeth i obejmuje taki jakiś kawałek południowego Londynu, który zawiera ten Brixton. A Brixton historycznie jest w ogóle dzielnicą, w której w latach 50. dużo Jamajczyków, którzy wtedy przyjechali, osiedli. Po drugiej stronie ulicy autobus przejedzie i można będzie zobaczyć. Zobaczymy Black Cultural Archive, czyli pierwszą tego rodzaju instytucję, która dokumentuje historię czarnych Brytyjczyków, czy też właśnie ich korzeni, jak to wszystko wygląda. Tą historię jakoś zostawię tam. Aha. To też jest nowość, bo sam pomysł na tę instytucję się zrodził jeszcze w latach 80. po riots, czyli takie, tak. Te uliczne takie rozruby. Nie wiem, bunty, jak to ładnie, bunty. Nie wiem, jak to ładnie po polsku nazwać. Riot to jest powstanie albo bunt. W latach 80. I wtedy powstała taka koalicja, żeby zrobić coś pozytywnego na tym tle, a dopiero w lipcu tego roku ten budynek został oddany do użytku. Jak muzeum. Takie muzeum, czy też muzeum, które jest trochę bardziej aktywne właśnie, są to bardziej archiwa. I tam są wystawy, spotkania, bardzo dużo się dzieje. Jest to publiczna biblioteka i też kino, które było bardzo długo niezależne. Teraz też jest właściciel Picture House, który ma kilka kin, więc to już nie jest takie jedyne w swoim rodzaju, ale też właśnie Ritzy jest bardzo znane z tego, że na przykład niedawno były bardzo protesty pracowników, którzy domagali, bo jest płaca minimalna, minimum wage, ale jest też coś takiego jak London Living Wage, czyli taka płaca minimalna, która jest trochę wyższa, bo chodzi o to, jak przeżyć w Londynie. W Londynie, no to ten London Living Wage, to jest takiego, co powinno być, ale nie wszyscy, i w ogóle nie jest tak, żeby wszyscy tego używali, no bo formalnie, prawnie w dalszym ciągu obejmuje ten minimum wage. I pracownicy ci przez długi miesiące miał się taki bardzo widoczny protest, żeby zostać w Living Wage. I w końcu doszli jakoś do porozumienia. Ale tak na głównej ulicy, tak jak się widzi, metro jest tam. Jak się idzie od głównej ulicy, to dużo też pojawiło się takich chains, tak jak jest tam Marks & Spencer, tak. Starbucks. Sieciówki. Tak. Pojawiły się sieciówki, a Brixton ma bardzo długą historię właśnie niezależnych biznesów. Tak. Między innymi dlatego Brixton Town, żeby wspierać te niezależne biznesy. I żeby nie oddać wszystkiego tym powstającym sieciówkom, nie dać im wyprzeć, bo też bardzo kontrowersyjna rzecz w ciągu, nie potrafię teraz powiedzieć, czy to było w ciągu ostatnich 2 lat, ja mieszkam w Brixton od 4, ale w ostatnim czasie otworzyło się bardzo dużo supermarketów i były też bardzo duże protesty ze strony mieszkańców, którzy nie chcieli mieć kolejnego Tesco i kolejnego Sainsbury's w promilu, nie wiem, mili. No one niestety powstały. A nie jest tak, że wolą, bo tam jest taniej? Nie chodzą tam do marketu, bo jest taniej? A jednak w tych takich lokalnych sklepikach nie jest tak taniej jak w markecie? To chyba nie da się tak łatwo powiedzieć, czy jest tu jest taniej, tu jest drożej. Oczywiście supermarkety dumpingują ceny, więc często jest tam taniej, ale też ponieważ na przykład właśnie jest Brixton Market, gdzie też można bardzo tanio kupić różne rzeczy. Więc to też nie jest takie oczywiste, bo to nie jest obszar, w którym brakuje tych alternatyw do supermarketu. Oczywiście są miejsca w Londynie, gdzie można by powiedzieć, że właśnie nie ma takiej taniej alternatywy do supermarketu, a przecież tutaj właśnie są. Dlatego też jest to ważne, żeby je wspierać.
Wiesz co, bo u nas właśnie w Polsce, ale myślę, że to nie tylko w Polsce, jest ten problem, no, że te sklepiki lokalne, które mogłyby i chciałyby używać waluty lokalnej, nie mogą sobie pozwolić na tak tanie produkty, jak są w marketach. I ludzie, no teraz przez ten kryzys szczególnie, wolą iść do Tesco czy do Biedronki, u nas, tak, wiesz, te sieci, tak, takie, które są sieciami zagranicznymi. Jeszcze problem jest taki, że oni płacą podatki, wiesz, za granicą. No tak, płacą oczywiście, tylko gruntowe. Oczywiście. No to jest ciągła, no nie wiem, jak to powiedzieć, taki challenge. To jest ciągłe wyzwanie, jak zachęcać ludzi do tego, żeby korzystali właśnie z tych niezależnych biznesów, żeby kupowali lokalnie. To też jest bardzo duża... A tutaj dużo ludzi się utożsamia już wyłącznie.